Mamy już na scenie naszego drugiego gościa. To jest właśnie gość na życzenie, bo były prośby o tego pana, także mamy go dzisiaj. Piotr Biegun, szef Wallabs, jednej z najszybciej rozwijających się firm na rynku poznańskim, jeżeli chodzi o aplikacje mobilne. No, starczy. Dobra. Cześć, nazywam się Piotrek i tak jak Magda powiedziała, prowadzę Wallabs. Jest to software house, który specjalizuje się w tworzeniu aplikacji mobilnych i dzisiaj opowiem wam o tym, jak my wykorzystujemy psychologię w tworzeniu aplikacji mobilnych, co dla nas jest ważne w momencie, kiedy my tworzymy coś nowego. 4 lata temu Mark Andreessen, znany VC ze Stanów, powiedział: software is eating the world. I trudno się nie zgodzić z tymi słowami, ponieważ w tym okresie wartość samego rynku chmury wzrosła dwukrotnie, a chmura to jest tylko kilka procent całego rynku software'u. Ale dopiero pod koniec tamtego roku Benedict Evans zauważył, że szeroko pojęta branża technologiczna po raz pierwszy sprzedaje do każdego. Nieważne, czy to jest firma, czy to jest Kowalski, każdy z nas szuka rozwiązań technologicznych, które powodują, że wykonuje nam się proste czynności lepiej. Widać tam przykładzie smartfonów. Jest to pierwsze urządzenie o wysokiej mocy obliczeniowej, które trafiło do ręki większości z nas, albo w przyszłości zaraz będzie. W tym momencie mamy więcej smartfonów w naszych kieszeniach niż na komputerów na naszych biurkach. A smartfony są mniej więcej 2 razy krócej na rynku. Jeżeli chcielibyśmy zanalizować sobie, jak wygląda wdrażanie innowacji, to z jednym ze sposobów określenia, czy dana technologia się przyjęła, jest określenie, czy jest ona zauważalna w naszym codziennym życiu. I z smartfonami jest tak, że korzystamy z nich wszędzie. Są częścią, naturalną częścią naszego życia i nie przeszkadzają nam. Dlatego też smartfony już nie są innowacją. To jest naturalna część naszego życia. To powoduje, że mamy zupełnie nowe ograniczenia i możliwości, które musimy wziąć pod uwagę, projektując aplikacje mobilne. Najpierw dane. Okazuje się, że użytkownicy, pomimo tego, że mamy coraz więcej aplikacji, coraz więcej smartfonów, korzystają z dość małej ilości aplikacji. Mówi się o tym, że główna liczba aplikacji, którą użytkownicy będą mieli zainstalowani na swoich smartfonach, to jest około 100. Natomiast aktywnie w ciągu miesiąca korzystają tylko z 1/3. Jest to duży problem dla nas. Jeżeli chcemy, aby aplikacja trafiała do naszego użytkownika. To, co jest dobre, to jest to, że spędzamy w tych aplikacjach coraz więcej czasu i mamy z nimi coraz więcej interakcji. I podobnie jak w przypadku komputerów, za chwilę większość z naszych użytkowników będzie power userami. To znaczy, że będzie umiała w sposób zaawansowany korzystać ze smartfonów. Będzie wykorzystywała te smartfony do tego, aby pomagać sobie w codziennym życiu. I od nas... Dla świata. Nie mówimy o Polsce. Sorry. I za chwilę tych użytkowników będzie coraz więcej. Mobile przyjmuje obszary, które do tej pory były mocną stroną komputerów, telewizorów czy konsoli. I największym wyzwaniem w tym momencie jest to, że większość firm, które nawet przeszły cyfryzację, informatyzację, nie jest gotowa na to, żeby wprowadzić smartfona jako część tego procesu. I tak jak tu siedzimy, to może tego nie widzimy, ale są na przykład firmy produkcyjne, które za chwilę będą potrzebowały smartfona w swoich procesach produkcyjnych. I wdrożenie tego zajmie bardzo dużo czasu i będzie kosztowało ich bardzo dużo pieniędzy. Jeżeli jesteśmy już przy biznesie, dochody deweloperów, którzy publikują aplikacje z in-appów, w ciągu najbliższych 2-3 lat wzrosną dwukrotnie. Tak samo z wydatkami na reklamę. To jest rynek amerykański. To jest tylko rynek amerykański, który jest największy de facto, ale prawda jest taka, że coraz więcej wydatków reklamowych jest przesuwanych do kanału mobile. To powoduje, że oczywiście deweloperzy, wydawcy zarabiają więcej pieniędzy, ale też powoduje, że pozyskanie użytkownika jest coraz droższe i to było widać, szczególnie przed świętami widać, gdzie koszt pozyskania tego samego użytkownika jest nagle 2 czy 3 razy wyższy, bo wszyscy pakują pieniądze, bo wszyscy chcą nowego użytkownika. No dobra, to dlaczego ten mobile jest taki lepszy od komputerów? Po pierwsze, smartfon to jest nasze najbardziej prywatne urządzenie, które zabieramy wszędzie. I możemy się do tego nie przyznawać, ale tak bierzemy smartfony do toalety i wszyscy to robią. Bo to są te wyniki badań, które tu widzicie, to są wyniki sprzed 2-3 lat. I w jednym z badań właśnie 75% Amerykanów przyznało się, że zabiera smartfona ze sobą do łazienki. W innym badaniu 19% Amerykanów przyznał się do tego, że już spłukało swojego smartfona w kiblu, tracąc wszystkie dane. To, co jest bardziej martwiące, jest to, że w UK ponad połowa respondentów powiedziała, że ma stany lękowe w momencie, kiedy nie wie, gdzie jest ich smartfon. I teraz w momencie, kiedy korzystamy ze smartfonów, podobnie jak w przypadku komputerów, mamy
konkretną potrzebę, którą chcemy zaspokoić w jakiejś tam ramie czasowej. Popatrzcie sobie na jak dojadę. Działa zarówno na smartfonie, jak i na webie, tak? I celem naszego działania jest prosta rzecz. Albo potrzebujemy informacji, jak w danym momencie gdzieś dojechać, czyli na dany czas, albo jak dotrzeć na dane miejsce gdzieś w jakimś odległym czasie, tak? Ramy czasowe ograniczają nas albo na dany moment, albo na jakiś moment w przyszłości, przeszłości. To, co jest zupełnie nowe, to jest to, że w momencie, kiedy korzystamy ze smartfona, mamy dostęp do zupełnie nowych sensorów, do zupełnie nowych dynamicznych danych. Kamera, GPS, akcelerometr, żyroskop. To jest rzecz, której wcześniej nie było na komputerach. I to jest jeden z wyróżników. I w momencie teraz, gdy korzystamy z naszych smartfonów, za każdym razem jesteśmy w innej sytuacji i w innym kontekście. To właśnie przez te dynamiczne dane. Przez to, że idąc ze smartfonem, mamy zawsze aktualną pozycję. Zawsze możemy zrobić zdjęcie. Mamy zupełnie nowe przypadki użycia i to odróżnia właśnie smartfony od komputerów. Efektem tego jest zmiana sposobu interakcji. To, że my korzystamy z mobila, ze smartfonów, wtedy, kiedy mamy potrzebę, wynika z tego, że ten telefon jest zawsze przy nas. Bo jeżeli popatrzymy na komputery, my z nich korzystamy cały czas, to prawda, ale one nie są z nami wszędzie. To nie jest tak, że siedząc na przystanku, wszyscy z nas wyciągają komputery i coś robią. Nie, wyciągamy smartfona. To powoduje, że mamy bardzo dużo małych interakcji. I to jest zmiana, która jest totalnie czymś nowym. My, projektując aplikacje, musimy się nauczyć projektować właśnie dużo małych, częstych interakcji. No jeżeli popatrzymy na tego App Store'a, Google Play'a czy każdy inny sklep, nagle się okazuje, że mamy na przykład 5000 aplikacji, które robią to samo. A kategoria fotografia. 5000 aplikacji, które pozwalają zrobić zdjęcie. I jest kilkaset, które mają po kilkadziesiąt milionów ściągnięć. Dlaczego tak się dzieje? To wynika z tego, że pomimo tego, że mamy te same problemy, robimy rozwiązania, rozwiązywać je w inny sposób. To, że wychodzi zdjęcie czarno-białe z danej aplikacji albo kolorowe, powoduje, że mamy dwie różne zupełnie aplikacje. A efekt tych aplikacji jest ciągle taki sam, to jest zdjęcie. I każda taka mała aplikacja to jest mała innowacja procesowa, która powoduje, że wykonujemy tą samą rzecz w inny sposób. I to jest właśnie sukces tego mobila, tak? Dlatego mamy tyle małych aplikacji, które odnosi tyle sukcesów. A teraz, jeżeli przejdziemy do naszych ograniczeń, tak? Jeżeli z czym my się spotykamy, projektując aplikacje. Najważniejszą z nich w tym momencie jest czas, a dokładnie jego brak. Nasz użytkownik ma tylko 24 godziny w ciągu doby, aby sobie funkcjonować. W tym czasie musi pójść do pracy, musi mieć czas na przyjemności, jednocześnie musimy go przekonać do tego, aby skorzystał z naszej aplikacji, aby wykroił te kilka cennych sekund z jego życia, aby skorzystać z naszej aplikacji. Kolejną rzeczą, która na mobile nas ogranicza, jest to, że mimo tego, że mówi się o multi-devisingu, multi-screeningu, na mobilu możemy korzystać tylko z jednej aplikacji, naraz. Jeżeli popatrzymy na to, w jaki sposób jest skonstruowany interfejs, w danym momencie korzystamy tylko z jednej aplikacji. Do tej pory nikomu jeszcze nie udało się zrobić takiego interfejsu, który pozwala korzystać z wielu aplikacji naraz. Prawdopodobnie wynika to z ograniczeń wielkości ekranu, tak? Na tych kilku centymetrach nie jesteśmy w stanie odpalić dwóch aplikacji podobnie, działające równolegle. Dodatkowo na mobilu mamy kolejną porcję nowych informacji. Ciągle przychodzące pusze, powiadomienia, telefony, rozmowy. To wybija naszego użytkownika z akcji. Ale to też powoduje, że bardzo łatwo tego użytkownika przełączyć na nową aplikację. I dlatego, skupiając się na projektowaniu aplikacji, musimy wyłapać te momenty, kiedy możemy złapać użytkownika uwagę. A robimy to, kierując od niego odpowiednią wiadomość w odpowiednim czasie. Musimy się nauczyć projektować akcje, które łączą zachowanie w aplikacji z intencjami użytkownika. No, użytkownik często nie jest świadomy, jakie ma intencje albo potrzeby. To znaczy wie, że czegoś potrzebuje, czy coś go boli, coś mu przeszkadza, ale nie potrafi tego nazwać. Nasza aplikacja musi mu pokazać, hej, to jest twój problem, ja tobie służę, by ten problem rozwiązywać. Powstał web, powstały strony internetowe, powstały pierwsze banery. Mówi się o tym, że banery i reklama internetowa w formie banerowej jest to najgorsza rzecz, jaka wydarzyła się dla weba. Dlaczego tak jest? Ponieważ tam są pieniądze. I te pieniądze powodują, że przez ostatnie 20 lat byliśmy skupieni na optymalizacji klików w reklamy, na to, ile biznes zarabia, a nie byliśmy skupieni na prawdziwych potrzebach naszych użytkowników. I badania pokazują, że efektywność reklamy de facto nie zależy od tego, czy w nią klikniemy, a zależy od tego, co jest na reklamie, czyli od jej kreacji oraz od czasu interakcji z tą reklamą, czyli ile czasu my popatrzymy na tą reklamę
i jakie są nasze emocje związane z tą reklamą, a nie to, co czym kliknęliśmy. I teraz widać to bardzo dobrze na mobilu, gdzie ilość fałszywych kliknięć jest ogromna. Generuje ogromne koszty, a nie przynosi żadnej wartości biznesowej. Nasz mózg jest głupi i to nie wynika z tego, że my nie jesteśmy zdolni, nie jesteśmy inteligentni. Wynika z tego, że nasz mózg, jak się formował, dostawał określoną ilość informacji. On wypracował swoje mechanizmy, które pozwalają mu sobie z tymi informacjami radzić. Przez ostatnie 15-20 lat ilość informacji, która dopływa do naszego mózgu, wzrosła w sposób gigantyczny. Nasz mózg, żeby poradzić sobie z tymi bodźcami, miał wypracowane swoje takie skróty myślowe, które pozwalały mu reagować szybko w pewnych sytuacjach. I przez te skróty i przez ten napływ informacji nasz mózg nie zawsze nadąża nad tym, co robi. Dlatego robimy rzeczy, których nie chcemy. Jeżeli popatrzymy na to, jak działa nasz mózg, możemy podzielić to na dwie części. Część logiczną i część automatyczną. Część logiczna odpowiada, działa w momencie, kiedy pojawia się nowa sytuacja i nie wiem, jak się zachować. Tak, ściągamy nową aplikację, widzimy nowy interfejs. My musimy się zastanowić, co się dzieje na tym ekranie i w jaki przycisk kliknąć. W momencie, kiedy znamy bodziec, który się pojawia, działa nas mózg automatyczny. To jest miejsce, gdzie są nasze przyzwyczajenia, nasze zwyczaje. I niestety, ale użytkownicy nie podejmują racjonalnej decyzji. To, że użytkownik nie widzi, w co kliknąć, to nie jest jego wina. To jest wina nasz, designerów, że źle zaprojektowaliśmy aplikację. Wynika to z tego faktu, że przez to, że mamy taki napływ nowych informacji, taki napływ bodźców, nasz mózg automatyczny reaguje na bodźce, które wydaje mu się, że zna. A nasz mózg logiczny, przez to, że jest zajęty tyloma nowymi bodźcami, nie zauważa tego faktu. Przez to właśnie nasi użytkownicy nie robią tego, co tak naprawdę chcą. I z tym związane jest też to, że nasz system podejmowania decyzji ma konkretne ograniczenia. Te ograniczenia są widoczne na czterech płaszczyznach. Pierwsza z tych płaszczyzn to jest nasza motywacja. Łatwiej jest nam powiedzieć, że chcemy coś zrobić, niż coś wykonać. Kolejnie to jest nasza atencja, czyli to, że często zwracamy uwagi na fakty, które nie są istotne. I popatrzcie na to, jak się korzysta z technologii, na przykład osoby starsze korzystają. Osoby starsze boją się technologii, dlatego nie są w stanie z niej poprawnie korzystać. To jest właśnie to ograniczenie. Od naszego humoru zależy też, jakie podejmujemy decyzje. Jeżeli jesteśmy szczęśliwi, decyzje są inne. Jeżeli jesteśmy smutni, decyzje są przez to, są pod wpływem tego. Postrzegamy też te informacje w różny sposób, tak? Nasze doświadczenie życiowe powoduje, że te same fakty interpretujemy w różny sposób. Dobrze to widać na przypadku telewizji, gdzie ten sam komunikat polityczny jest odbierany różnie przez różne osoby. Jest odbierany różnie, ponieważ ich doświadczenia, to czego do tej pory doświadczyli, czego zostali nauczeni, spowodowały, że dane fakty są interpretowane w taki, a nie inny sposób. Były takie badania w Afryce przeprowadzone. Dlaczego rolnicy, pomimo tego, że jest dużo nawozu na rynku dostępnego, ciągle mają słabe zbiory i nie korzystają z tego nawozu? Jak się okazało, po badaniach behawioralnych, problemem nie jest to, że oni nie wiedzą, jak z tych nawozów korzystać. Problem był w zupełnie innym miejscu. Okazało się, że w momencie, kiedy oni zbierają swoje plony z danego sezonu, mają dużo pieniędzy i mówią, tak, kupimy nawozy w przyszłym roku, aby mieć lepsze wyniki w roku następnym. Ale w momencie, kiedy dochodziło do sytuacji, że trzeba kupić te nawozy, oni ich nie kupowali. I pojawiły się dwie rzeczy. Po pierwsze, problemem było to, że czas od momentu, kiedy oni mają pieniądze, do momentu podjęcia decyzji zakupowej był za długi i te pieniądze po prostu im się kończyły. Rozwiązaniem tego problemu było utworzenie specjalnych kont, które miały w nazwie na nawozy. Rolnik miał wpłacać na to konto pieniądze, mógł nimi dowolnie dysponować, ale przez to, że to konto nazywało się na nawozy, to oni tych pieniędzy nie ruszali do momentu, kiedy by ich naprawdę potrzebowali. Druga rzecz, jak się okazało, w Afryce nie ma wszędzie supermarketów. I nawet jeżeli rolnik mieszka blisko miasta, to wycieczka do miasta jest dużym problemem. I wprowadzenie darmowej dostawy i zniżki za zamówienie nawozów wcześniej spowodowało, że
kampanie reklamujące nawozy miały zupełnie inną treść. Tak jak wcześniej były to kampanie edukacyjne, używajcie nawozów, ponieważ są ważne, pozwalają mieć wam większe zbiory, zostały zmienione na kampanie, które mają informacje: odłóż sobie pieniądze wcześniej, będziesz ich potrzebował, oraz zamów nawozy wcześniej, dostarczymy cię do domu, jeszcze dostaniesz zniżkę. I to prosty zabieg spowodował, że z roku na rok ilość wykorzystania nawozów zwiększyła się, efektywność plonu też się zwiększyła. To jest właśnie miejsce, o którym mówiłem, że to jest odpowiedni czas z odpowiednią wiadomością. Największe innowacje następują w momencie, kiedy zmieniamy interfejs. Kiedy usuwamy właśnie takie małe rzeczy, które powodują, że wykonanie czynności są dla nas nieprzyjemne. I mobile to jest nowy interfejs. Smartfon to jest nowy interfejs, który pozwala nam wykonać te same akcje o wiele szybciej. I dlatego mamy więcej interakcji w mobile, co widać we wszystkich statystykach. I możemy rozwiązać wiele naszych problemów, usuwając właśnie te małe, nieprzyjemne koszty z wykonywania pewnych procesów. To też jest prawda, że za naszej głowie zawsze coś się dzieje. Nasze decyzje od czegoś zależą i naprawdę są to emocje. Najprostszym sposobem rozróżnienia emocji i to, jak podejmujemy decyzje, jest to, że w momencie, kiedy jesteśmy zestresowani, jesteśmy bardziej analityczni. Skupiamy się na rozwiązaniu konkretnego problemu. Nasze myślenie jest zawężone. Przez to nie zauważamy alternatywnych rozwiązań. W momencie, kiedy podchodzimy do tego samego problemu, kiedy jesteśmy w dobrym nastroju, jesteśmy zrelaksowani, nasze myślenie jest szersze. To znaczy, że nie zawsze znajdujemy najbardziej optymalne rozwiązania, ale mamy tych rozwiązań więcej i możemy sobie z nich wybrać. Kolejną rzeczą jest to, że lubimy błyskotki. Nawet jeżeli ktoś mówi, że nie lubi błyskotek, nasz mózg uważa, że rzeczy ładniejsze działają lepiej. Nawet jeżeli to jest nieprawda. Popatrzmy na iPhone'a. Pierwszy iPhone nie miał nic, ale wyglądał zupełnie inaczej. Zupełnie inaczej niż smartfon na rynku. Dlatego wiele osób zdecydowało się na jego zakup. I o tym, jak postrzegamy rzeczy, mówi Don Norman. Są to trzy poziomy. Pierwszy to jest poziom somatyczny, czyli to, jak coś wygląda, wpływa na to, jaką mamy na tą opinię. Następna rzecz to jest poziom behawioralny, to jest poziom, gdzie działają nasze przyzwyczajenia. Jeżeli widzimy jakiś bodziec, to jest nasz mózg automatyczny, widzimy bodziec, to wiemy, jak zareagować. Ostatni poziom to jest poziom refleksyjny, to jest nasze przeczucie. To jest nasz głos w głowie, który mówi, wiesz co, trzeba to kupić, tak? To jest ta sukienka, to jest ten samochód, który się tobie podoba. Będzie tobie z nim dobrze. I te trzy poziomy ograniczają też sposób, jaki podejmujemy decyzję. Najlepsze produkty zmieniają sposób zachowania użytkowników. Rozwiązujemy problemy użytkowników poprzez spowodowanie, że ich problemy stają się nieistotne. Usuwamy ich bóle. Tak, znajdujemy miejsca, gdzie coś użytkownikowi przeszkadza, ten mały, nieprzyjemny koszt, i go usuwamy. I wszystkie produkty cyfrowe, usługi, w których jesteśmy zakochani, właśnie to robią, tak? Popatrzmy na Netflixa. Korzystanie z telewizji było problematyczne, ponieważ mieliśmy ściśle ustalony program, że o tej godzinie leci to i to. Zmiana, jaką wprowadził Netflix, jest to: chcesz oglądać dany serial, proszę bardzo, wszystko przerwać, następny? Nie ma problemu. Są takie małe zmiany, które technologicznie nie są problematyczne, tak? Bo te programy wszędzie są. I my, projektując nasz produkt, musimy nauczyć się budować nowe zwyczaje. I mowa jest na temat budowania nowych zwyczajów. Zwyczaj to jest takie zachowanie, które my wykonujemy bez wysiłku, z bardzo małym wysiłkiem. To jest miejsce, w którym nasz automatyczny mózg rozpoznaje: o, boli mnie, idę po aspirynę. I to jest miejsce, gdzie każdy designer szuka sposobu swojej aplikacji. Jaki jest tak naprawdę problem tego naszego użytkownika? Jak go powiązać z tym? Jaki zwyczaj zbudować u niego, żeby on korzystał z naszej aplikacji? I budowanie zwyczaju zajmuje czas. Musimy wykonać, żeby zbudować zwyczaj, musimy pamiętać o dwóch rzeczach. O częstości. Im częściej wykonujemy daną akcję, tym nasz mózg zapamiętuje, jak ją wykonać, i w przyszłości jest mu to zrobić łatwiej. Ale to, co jest jeszcze istotniejsze, to jest nasze nastawienie. Im bardziej pozytywne nastawienie, tym dana rzecz przychodzi nam łatwiej. Ile razy próbowaliśmy nauczyć się wstawać wcześniej albo przejść na dietę? No, kilka razy nam się udało i pomimo tego, że bardzo chcieliśmy, to w końcu tracimy motywację. Nasza motywacja wynika z tego, że my po prostu tych rzeczy nie lubimy. I jeżeli czegoś nie lubimy, to jest bardzo trudno zbudować pozytywne skojarzenie. I jeszcze trudniej przekonać użytkownika, żeby wykonywał rzecz, której nie lubi, w momencie, kiedy
Nie ma do tego potrzeby, tak? Użytkownicy przestają korzystać z naszych aplikacji w momencie, kiedy ich problemy znikają, tak? To jest normalne. I my stosujemy pewien model, pewien framework, który pozwala nam te wszystkie informacje ogarnąć. Jest to model Hooked, zaproponowany przez Nira Eyala. To jest kolej ze Stanów, który specjalizuje się właśnie w budowaniu zwyczajów korzystania z produktów cyfrowych. I ten hook to jest takie zaprojektowanie doświadczenie w naszym produkcie, które łączy problem użytkownika z naszym rozwiązaniem. I ten hook składa się z czterech rzeczy. To jest trigger, czyli wyzwalacz, akcja, nagroda i inwestycja. I wygląda to w takie pętli, czyli że jest coś, co powoduje akcję użytkownika. Użytkownik wykonuje akcję w oczekiwaniu na nagrodę i w zamian za to, że dostał nagrodę, dokonuje jakiejś małej inwestycji. I celem designerów jest stworzenie takich inwestycji, które powodują, że użytkownik znowu nam wejdzie w tą pętlę. I tak. Ten trigger to jest taki bodziec, który powoduje, że użytkownik zachowuje się w konkretny sposób. Mamy dwa typy bodźców. Po pierwsze są to bodźce zewnętrzne, które informują użytkownika, że wiesz co, w tym momencie zrób daną rzecz. Informacja o tym, co ma użytkownik zrobić, jest zawarta w tym triggerze. To są wszystkie kanały płatne, reklamy, PR, marketing, pushe. To jest to wszystko, co możemy kupić, w jaki sposób dostarczyć do użytkownika. I to są te rzeczy, które najłatwiej uciekają, ponieważ pushe można wysłać każdy. Każdy może nas przecytować w reklamie. To, na czym nam zależy, to jest znalezienie tych triggerów wewnętrznych, gdzie informacja o tym, jak zachować się w danej sytuacji, znajduje się w naszym mózgu. To właśnie to są bodźce, które jak nas coś boli, to bierzemy sobie aspirynę. Tak? To jest to miejsce, w którym odpalamy Facebooka, ponieważ boimy się rano, ponieważ boimy się, że coś nam ucieknie przez noc. I naszym celem jest zidentyfikowanie tych bodźców wewnętrznych, aby pod nie zoptymalizować działanie naszej aplikacji. W momencie, kiedy pojawia się bodziec, nasz użytkownik i on wchodzi do naszej aplikacji, nasz użytkownik podejmuje jakąś akcję. Jest to najprostsza akcja, jaką nasz użytkownik może wykonać w oczekiwaniu jakiejś nagrody. I BJ Fogg mówi, że aby akcja zaszła, żeby jakiekolwiek zachowanie nastąpiło, potrzebne są trzy rzeczy. To jest motywacja, zdolność i właśnie ten bodziec. I nasza motywacja wzrasta przez dwie rzeczy. W sposób pozytywny, jeżeli szukamy przyjemności, nadziei lub akceptacji, oraz sposób jeszcze mocniejszy, ale też jest to związane z czymś negatywnym, jeżeli szukamy ucieczki przed bólem, strachem lub odrzuceniem. A rzeczami, które zwiększają naszą zdolność, jest czas, pieniądze, wysiłek fizyczny, nastrój oraz społeczne zachowanie oraz to, czy to coś dla nas jest nowego, czy jest rutyną. I użytkownik wykonując akcję oczekuje nagrody. Nasz system nagród jest zbudowany w taki sposób, że nagrzewamy się do momentu, kiedy nie dostaniemy nagrody, bo coś przewidujemy i chłodzimy się w momencie, kiedy dostajemy nagrodę. Następnie, jak dostajemy nagrodę, następuje kalkulacja. Nasz mózg sobie ocenia. Po wykonaniu tej akcji dostałem nagrodę o wiele większą niż oczekiwałem. Fajnie. Ale w tym momencie on w przyszłości jest bardziej skłonny do tego, żeby tą samą akcję powtórzyć, ponieważ dostał o wiele większą nagrodę niż oczekiwał. W momencie, kiedy ta nagroda jest niższa i uważa, że za ten wysiłek potrzebna jest większa nagroda, to w przyszłości nasz mózg nie będzie aż tak skłonny do tego, żeby podjąć daną akcję. To, co nas fascynuje, to jest nieznajomość. Im większa różnorodność, im większa przypadkowość, tym jest większe zaangażowanie, większe skupienie naszych użytkowników. I te nagrody dzielą się na trzy poziomy. Pierwsze są to poziomy, są nagrody społeczne, są to nagrody związane z zasobami i nagrody związane z naszymi wewnętrznymi potrzebami. Jest to w prosty, specjalny sposób powiązane z potrzebami Maslowa, tak? Najpierw zaspokajamy nasze potrzeby związane z polowaniem, czyli z zasobami, z jedzeniem. Następnie zaspokajamy nasze potrzeby związane z społeczeństwem i nasze wewnętrzne potrzeby, czyli czujemy się dobrze, czy mamy satysfakcję z tego, co robimy. I na sam koniec następuje inwestycja. Inwestycja to jest to, co użytkownik wkłada w nasz produkt, aby w przyszłości mieć jeszcze więcej korzyści. I może włożyć pieniądze, czas, dane, emocje, wysiłek. I te inwestycje powinny być zbudowane w taki sposób,
że albo spowodują załadowanie następne przejście przez pętlę hooka, czyli załadowanie następnego triggera, albo w taki sposób, że zostawiamy jakąś wartość, że jak znowu wejdziemy do aplikacji, to będzie z tej aplikacji korzystało się lepiej. I więcej to wygląda tak. Ja zaraz na przykładzie opowiem, to jest ostatni slajd, jak to działa w przypadku Pinteresta czy Facebooka. I to, co tu widać, zaczynamy sobie od triggera, wewnętrzne, zewnętrzne. Nasz użytkownik podejmuje jakąś akcję w oczekiwaniu nagrody. Jeżeli dostanie nagrodę, to jest w stanie dokonać inwestycji. I w przypadku Pinteresta działa tak, że jesteśmy na Facebooku, widzimy jakieś fajne zdjęcie. Wchodzimy na tego Pinteresta i przeglądamy go. Za każdym razem, jak przesuniemy myszką ekran, przesuniemy kulkę na myszce, pojawiają się nowe, fajne rzeczy, nowe obrazki. I tu w ten sposób zaspokajamy naszą potrzebę poznawania nowych produktów. W momencie, kiedy zobaczymy jakiś interesujący produkt, możemy go skomentować, polubić albo przypiąć do swojej tablicy. I to jest właśnie ta inwestycja. To jest miejsce, w którym designerzy mogą się najbardziej wykazać. Bo te pierwsze rzeczy na początku są proste, tak? Łatwo znaleźć nagrodę, ale to, co po tej nagrodzie zrobić, że użytkownik znowu wrócił do aplikacji, jest miejscem, które wymaga najwięcej pracy. I w przypadku Pinteresta, jeżeli my polubimy jakiegoś posta, polubimy kogoś obrazek, to ta osoba dostaje powiadomienie push, dostaje maila. I ona wchodzi do aplikacji. I ona wchodzi do aplikacji i widzi, że ktoś polubi, na przykład może tą osobę pofollowować. I jak widzicie, to wszystko się napędza ze sobą, tak? Te rzeczy działają jedna po drugiej. I to, co jest istotne, tak, że w zależności od tego, na jakim poziomie nasz użytkownik jest, czy to jest użytkownik, który pierwszy raz korzysta z naszej aplikacji, czy korzysta kolejny raz, to on ma inne potrzeby. Jest w innej grupie. On szuka czego innego, oczekuje innej nagrody. Jak widzicie w przypadku Pinteresta, to jest użytkownik, to jest druga część użytkownika, to jest użytkownik bardziej, który już ma konto, który jest zaangażowany. I on podejmując akcję zalogowania dostaje oprócz tego, co użytkownik to jest pierwszy raz, czyli nowe, zupełnie nowe, fajne obiekty, nowe przedmioty, które może polubić, dostaje informację o tym, że ktoś polubił jego post. W ten sposób zaspokojemy jego potrzebę społeczną, pokazania się, wiesz co, zrobiłeś coś fajnego. To dlatego liczymy na to, że nasz post dostanie bardzo dużo lajeczków, dużo komentarzy. Dlatego wchodzimy na Facebooka i patrzymy, ile lajków dostało nasze zdjęcie, tak? W podobny sposób działa Instagram. A następnie, widząc to, wchodzimy w kolejne inwestycje, powodując zaangażowanie użytkowników. Dlatego to wszystko tak rośnie. Tak to wygląda. To jestem ja. A mam jeszcze jedną rzecz. Jako że zostaliśmy razem z Dawidem Winerem z Kogiżona już wielokrotnie zaczepieni o to, że fajnie byłoby, żeby ktoś nam pokazał na przykładzie, jak to działa na naszych produktach, stwierdziliśmy, że zrobimy szkolenie i dla wszystkich osób, które do mnie napiszą na tego maila, będzie przygotowana specjalna zniżka. Również jesteśmy na tyle, że nie jesteśmy w stanie dostosować program szkolenia do waszych potrzeb, więc zapraszam do kontaktu, a jeżeli macie jakieś pytania, to teraz jest czas. Dzięki bardzo, Piotrek. Dziękujemy. Tak jak mówiliśmy, trzy pytania, także kto pierwszy, ten lepszy. To nie będzie pytanie, ale bardziej może się do tego też odnieść, bo mówisz o tym zapętleniu pomiędzy inwestycją a tym triggerem, to też chyba tutaj w Big Data będzie jakby ma swoje pole do popisu, żeby taką inwestycję dokonać, żeby następny trigger był wewnątrz już kanału, o którym mówimy. Tak. Bo to jest tańsze, tak? Tak, zdecydowanie, żeby coś takiego zrobić, musisz mieć dane. I to jak, dlatego bardzo ważna jest analityka. To, o czym mówię, to nie działa bez liczb. Znaczy można coś zaprojektować, mając dobre przeczucie, ale to jest pierwsza iteracja. Następne rzeczy trzeba podejmować tylko na podstawie danych, bo to widać. Dokładnie. Jeżeli dobrze to opiszesz, to widać. To co jeszcze? Bo jeszcze jakby uzupełniając ten pierwszy obrót, to już jest bardzo duża aplikacja. Jeżeli ktoś chce jakby budować startupy, które budują innowacje, chyba największe pole jest w tym, żeby z tej inwestycji dojść do triggera. Tak? Takie modele to jest proste, trafiania. To jest, tak? To bo, jeżeli popatrzysz, jest taki model R promowany jako model rozwoju startupu. To jest akwizycja, aktywacja, retencja, referral i revenue. I to, ten cały model najlepiej działa na tych dwóch pierwszych etapach, czyli aktywacji, bo jak użytkownik dobrze nam się zaktywuje, to on wywoła następny trigger. I następnie
jest retencja, która powoduje, że im więcej tych bodźców będzie zostało, tym będzie działało. I to, czego nie powiedziałem, a to chyba jest też istotne, że to, że my jesteśmy w stanie zrobić inwestycje, wynika z rzeczy, którą opisał Robert Cialdini w swojej książce o wybieraniu wpływu, o teorii wybierania wpływu na ludzi. Jest coś takiego, że jeżeli my coś dostaniemy to jesteśmy od kogoś, to jesteśmy bardziej skłonni mu coś oddać. I jest to jedna z metod wykorzystywana bardzo często w sprzedaży. Jeżeli interesuje was psychologia, to polecam też tą książkę jako podstawa, żeby w ogóle zobaczyć, o co chodzi w psychologii i dlaczego podejmuje decyzję. Bardziej z początku tego wykładu mówiłeś o rozwoju branży tej aplikacji mobilnych, mówiłeś o firmach produkcyjnych. Jestem ciekaw, czy po prostu, czy to jest dużo macie, nie wiem, zapytań odnośnie firm małych, średnich, bo akurat ja pracuję w firmie produkcyjnej, jestem planistą. No i tak mnie w sumie zaciekawiło, tak od razu mi to rzuciło w myśl właśnie, nie? Że tak by oni choćby czy z tabletami, czy ze smartfonem mieli po prostu fajne aplikacje, tak żeby usprawnić tę produkcję. Czy macie dużo zapytań? Wiesz co, pojawiają się takie zapytania, ale to jest jeszcze w Polsce, to jest początek, ponieważ de facto większość firm u nas dopiero co przeszło proces informatyzacji. One są w jakiś sposób zinformatyzowane. Tylko te firmy, które mają, są dosyć duże, tak? Bo problem jest w tych firmach, które mają 30, 50, 100 pracowników, tak? Jeżeli masz 2000 pracowników, to ty musisz już mieć takie narzędzia w tym momencie, ponieważ to, że ty musisz mieć takie narzędzia, nie wynika z tego, że ty go potrzebujesz, ale twoi użytkownicy, twoi pracownicy wymagają tego od ciebie. Wprowadzenie aplikacji mobilnej na magazynie może spowodować to, że potrzebujesz dwóch pracowników, a nie trzech. I tego trzeciego możesz oddelegować do zupełnie innych zadań. Bo oni nie muszą podchodzić z regału do komputera, żeby wpisać konkretny numer. Im wystarczy smartfon, żeby wpisać ten numer na smartfonie, sprawdzić, co się dzieje i pójść do następnego zadania. I te aplikacje, one są drogie. To nie ma co ukrywać. Optymalizacja procesów biznesowych i dodawanie nowego urządzenia jest o wiele droższe niż stworzenie Instagrama. Bo stworzenie Instagrama jest technologicznie jest proste. Tak? To jak ludzie tam liczyli, to jest kwestia pracy 2-3 miesięcy. To nie jest trudne. Zmiana procesu, optymalizacja procesu, to samej analizy pewnie są 3 miesiące. Do tego trzeba zrobić jeszcze testy z użytkownikami i zobaczyć, czy ta zmiana, którą wprowadziliśmy, w ogóle odnajduje się w miejscu pracy. Czy na przykład w magazynie jest zasięg. Tak? Bo to są zupełnie inne ograniczenia i zupełnie inny poziom projektowania jest potrzebny. Bo aplikację konsumencką de facto każdy z nas może zrobić. Tak? Każdy z nas może wymyślić grę w lepszy lub gorszy sposób ją napisać z dostępnymi narzędziami, z frameworków, które są dostępne. A jeżeli chcemy zrobić aplikację, która wspomaga pracę, to jest zupełnie inny świat. Mówimy tutaj o psychologii w procesie IT. Pamiętam taki case, był chyba jednej z największych firm, która produkowała gry na Facebooku. Mówiło się o tym, że chyba 1/4 pracowników to są psychologowie. Czy myślisz, że przyszłością branży IT jest coraz większe zatrudnienie psychologów do tego, aby tworzyć właśnie te aplikacje, które uwzględniają nasze procesy myślowe? Tak, żeby było śmieszniej, w tym momencie nie pamiętam, która to była gra, ale przez to, że gra jest dostępna na całym świecie, oni prowadzą największe badania psychologiczne. Pracują z największymi uniwersytetami i tworzą informacje, które pochodzą od 180 milionów użytkowników. W normalnym świecie przeprowadzenie badań na takim poziomie jest niemożliwe. Zebranie 1000 użytkowników do badań to już jest wyzwanie. I tak będzie tych ludzi coraz więcej. Ponieważ tak działa nasz mózg. Żeby zaprojektować coś, musimy rozumieć, jak działają ludzie i skąd ich się potrzeby biorą. Okej, dziękujemy. To było trzecie pytanie. Brawa. Dziękuję bardzo. Jeszcze na pamiątkę.